Mamy na tym wykresie okrąg jednostkowy. W jego środku punkt A, punkt B leży na okręgu i z punktu B poprowadzona jest prostopadła do osi x i punkt jej przecięcia z osią x to punkt D. Te trzy punkty A, B, D tworzą trójkąt i wiadomo, że miara kąta BAD wynosi pi czwartych radianów. Chciałbym w tym wideo, żebyśmy przy pomocy wiedzy, którą już posiadamy, wiedzy trygonometrycznej oraz wiedzy geometrycznej dotyczącej trójkątów, żebyśmy obliczyli parę rzeczy. Pierwsza rzecz, ile wynosi miara w radianach kąta ABD. Zatrzymajcie to wideo i najpierw spróbujcie obliczyć to sami. Ok. Znamy miary dwóch kątów w trójkącie ABD. I powinniśmy na tej podstawie móc obliczyć miarę trzeciego. Może nie jest to takie oczywiste, bo najczęściej mówimy, że suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180 stopni, a tu mamy radiany, ale w takim razie możemy powiedzieć, że suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi nie 180 stopni, tylko pi radianów, bo 180 stopni to to samo co pi radianów. Czyli ten kąt plus ten kąt plus ten kąt. W sumie mają miarę wynoszącą pi radianów. Czyli miara kąta ABD plus pi czwartych plus, to jest kąt prosty, ile wynosi jego miara w radianach? Miara kąta prostego, czyli kąta 90 stopni w radianach to pi drugich radianów plus pi drugich. I jeżeli dodamy miary tych kątów, to w sumie będzie to pi radianów, czyli to samo co 180 stopni. I takie równanie możemy rozwiązać ze względu na miarę kąta ABD. Miara kąta ABD równa się pi minus pi drugich minus pi czwartych. Odjęliśmy te dwa wyrażenia od obydwu stron. To się równa, możemy wpisać wspólny mianownik: pi to 4pi przez 4, pi drugich, czyli minus 2pi przez 4 i minus pi przez 4. 4 minus 2 minus 1 to 1, czyli to się równa pi czwartych. Czyli miara kąta ABD jest taka sama jak miara kąta BAD i wynosi pi czwartych. Czy z tego coś wynika? Jeżeli obydwa te kąty mają miarę pi czwartych, i jeżeli jest to okrąg jednostkowy, czyli długość odcinka AB wynosi 1, bo jest to promień tego okręgu, to co jeszcze wiemy o trójkącie ABD? Czy możemy na przykład obliczyć długości odcinków AD i DB? Oczywiście, że możemy. Ponieważ miary tych dwóch kątów są równe, to długości odpowiadających im boków też są równe, czyli ten odcinek jest przystający do tego odcinka. Obróćmy ten trójkąt i narysujmy go tak, jak najczęściej rysuje się trójkąt równoramienny. Niech wygląda jak piramida egipska. Wtedy chyba lepiej widoczne będą te równości. To jest wierzchołek D, to jest wierzchołek B, a to wierzchołek A. Tutaj kąt prosty. Tu mamy kąt o mierze pi czwartych, i tu też mamy kąt o mierze pi czwartych. Jeżeli obydwa kąty przy podstawie są równe, to wiadomo, że jest to trójkąt równoramienny. Ponieważ miara trzeciego kąta jest inna, to nie jest to trójkąt równoboczny. Gdyby była, to również wszystkie trzy boki byłyby tej samej długości. To jest trójkąt równoramienny-nierównoboczny. Albo dokładniej, trójkąt prostokątny-równoramienny. Jeżeli kąty przy podstawie są równe, to odpowiadające im boki, można powiedzieć ramiona trójkąta równoramiennego, też są równe. Długości tych boków są takie same. Podstawa ma długość 1. W jaki sposób obliczyć długości ramion? Oznaczmy długości boków przez x na obydwu rysunkach, możemy skorzystać teraz z twierdzenia Pitagorasa. x do kwadratu plus x do kwadratu równe jest kwadratowi przeciwprostokątnej, czyli równa się 1 do kwadratu, czyli 2x do kwadratu równa się 1, czyli x do kwadratu równa się 1 druga. Jeżeli teraz wyciągniemy pierwiastek kwadratowy z obydwu stron równania, to otrzymamy x równe. 1 przez pierwiastek z 2. Należy pamiętać, że nie jest to jedyne rozwiązanie tego równania, ale jeżeli mówimy o długościach boków trójkąta, to bierzemy tylko pod uwagę rozwiązania dodatnie, czyli w tym przypadku tak zwany pierwiastek arytmetyczny. Czasami nie chcemy, żeby w mianowniku pojawiał się pierwiastek, bo nie lubimy dzielić przez liczby niewymierne, możemy usunąć niewymierny z mianownika przez pomnożenie razy pierwiastek z dwóch przez pierwiastek z dwóch. W liczniku otrzymamy pierwiastek z dwóch, a w mianowniku 2. Pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z 2 to 2. No i obliczyliśmy w ten sposób kilka ciekawych rzeczy w trójkącie ABD. Miarę kąta ABD w radianach i długości boków AD i BD. Chciałbym, żebyśmy jeszcze obliczyli, ile wynosi sinus, kosinus i tangens kąta pi czwartych radianów. Na podstawie tego, co już wiemy, ile wynosi sinus kąta pi czwartych. Zachęcam Was jeszcze raz do zatrzymania tego filmu i obliczenia tego samodzielnie. Przypomnijcie sobie wcześniej definicje funkcji trygonometrycznych oparte na okręgu jednostkowym. OK. Jedno ramię tego kąta pi czwartych leży na dodatniej części osi X. Drugie jego ramię przecina okrąg jednostkowy w punkcie B. W takim razie zgodnie z definicjami funkcji trygonometrycznych opartymi na okręgu jednostkowym współrzędne X i Y punktu B... Określają sinus i cosinus kąta pi czwartych. Czyli współrzędne punktu B to x równe cosinus pi czwartych i y równe sinus pi czwartych. Tu jest wartość współrzędnej y punktu B jest taka sama jak długość tego odcinka, czyli wynosi x, a x jest równe pierwiastek z 2 przez 2. I taka jest wartość sinusa kąta pi czwartych. Ile wynosi cosinus pi czwartych? Jeszcze raz zachęcam Was do przerwy w oglądaniu i do samodzielnych obliczeń. Kosinus pi czwartych to współrzędna x punktu B, ile wynosi współrzędna x punktu B? To długość tego odcinka, czyli również x, czyli również pierwiastek z dwóch przez dwa. I ostatnia zagadka, ile wynosi tangens pi czwartych. Wiemy, że tangens kąta pi czwartych to sinus pi czwartych przez kosinus pi czwartych. Obydwie te wartości są dokładnie takie same. Obydwie wynoszą pierwiastek z 2 przez 2, a pierwiastek z 2 przez 2 podzielone przez pierwiastek z 2 przez 2 to 1. I ma to sens, bo jak pewnie pamiętacie, tangens tak narysowanego w układzie współrzędnych kąta równy jest współczynnikowi nachylenia końcowego ramienia tego kąta. A nachylenie na tym rysunku widać. Każde przesunięcie o x w poziomie w prawo to również przesunięcie o x w pionie do góry. Czyli zmiana współrzędnych y, dwóch punktów na ramieniu końcowym kąta, podzielona przez zmianę współrzędnych x, tych samych dwóch punktów, to x podzielone przez x. Trochę się mieszają oznaczenia osi z długościami boków, ale myślę, że wiadomo o co chodzi. Tangen z tego kąta to x przez x, czyli 1.